chciałam cię poprosić, żebyś pomachała do tamtej kamery. Bo ja bardzo często zaczynam nasze odcinki od tego: dzień dobry, Katarzyna Nawrocka, program Pośpiesznym na świat, a tak naprawdę chciałabym, żebyśmy swobodnie powiedziały cześć, będziemy rozmawiać o wcześniaku, twoim wcześniaku. Tak. O córce, która ma na imię Julia i ma 14 lat. Tak. No dobrze, no to opowiadaj. No, jak wyglądała ciąża? Dlaczego Julka się urodziła jako wcześniak? Czy może wiemy, dlaczego się urodziła? Może coś to spowodowało? Chcę wiedzieć wszystko. Wszystko, wow. Prozaiczna sprawa, tak? Niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa, szew szyjkowy pesarium i trzecia ciąża pod rząd. W bardzo krótkim odcinku czasu, bo bardzo chciałam mieć dzieci. Byłam tuż po studiach architektury. Kochałam to, co robię, ale bardzo chciałam być mamą, bo wcześniej jeszcze straciłam ciążę. Julia była też niespodzianką, no więc ucieszyłam się. Była niespodzianką, mówimy tu o ciąży, tak? Mówimy o ciąży, była niespodzianką, tak, ponieważ ciąża wcześniej z synem Gabrielem przebiegała w dosyć trudnych okolicznościach, bo musiałam 3 miesiące spędzić w szpitalu leżąc. Więc nie było wskazanym być znowu za chwilę w ciąży, ale radość z narodzin syna prawie o czasie, bo te 37 HBD, czyli prawie miesiąc przed terminem, już nie wcześniakiem, bo jeden dzień przekroczył tą magiczną granicę, było dla mnie cudem. No i z wielką radością tak naprawdę okazało się, że jestem w ciąży, no to świetnie, mówię wow. I jeszcze córka po synu, więc w ogóle rewelacja. Czyli Julka była niespodzianką, że pojawiła się ta ciąża, ale też tak, niespodzianką, ponieważ urodziła się wcześniej. Ale możemy zdradzić, w którym tygodniu przyszła na świat? Julia tak naprawdę miała 24 tygodnie, mimo że urodzeniowo ma wpisane 26 tygodni, ponieważ tak naprawdę nie do końca wiadomo, od kiedy ta ciąża była, chociaż mi zaczął po prostu rosnąć brzuszek. No ale po narodzinach syna no to nie zdążyłam się dowiedzieć, od kiedy się ta ciąża zaczęła, tylko że po prostu była ciąża taka, a nie inna przy badaniach USG, więc była mniejsza niż jakby przypuszczali, że ona jest, tak? Więc no i później masa urodzeniowa 660 gram, tak. Bo jeszcze moje dzieci mają jeszcze starszego brata, też wcześniaka, który ważył 1200 gram, jak się urodził. Niestety żył 35 godzin, więc dla mnie zmierzenie się z pierwszym wcześniakiem, którego pochowałam, później szczęśliwymi narodzinami drugiego syna i jeszcze narodzinami córki o połowę mniejszej niż nasz pierwszy syn, było bardzo ciężkim przeżyciem. Natomiast jedno, co dostrzegłam, co jest najistotniejsze w tej całej naszej historii, czyli rodziców tych dzieci, to to, jak nasze myśli wpływają na stan, który przeżywamy w tu i teraz. Pamiętam, że tak się przestraszyłam, jak się urodził Szymon, czyli najstarszy nasz syn, brat Julii i Gabriela. Po prostu w myślach jakby nie dałam mu szansy. Byłam tak przerażona, że się bałam być mamą wcześniaka, że to są wylewy mózgowe, że coś tam, że ten. No i po prostu gdzieś w myślach to było tak przerażające. Oczywiście jakby nie czuję się winna, natomiast wiem, że straciłam nadzieję. Natomiast Julka, która się urodziła z masą 660 gram, była skrajnie, takie wcześniaki przeżywają na ówczesny czas, prawda, 14 lat temu tylko 3% dzieci. No więc po prostu, jak mi mówili lekarze, że są bardzo małe szanse, nie wierzyłam im. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś do ciebie coś, Kasiu, mówi, a ty masz taką szybę. Ty wiesz swoje. Tak, nie przyjmujesz tego. Dostaję informację, pani córka będzie inwalidą, żywem na wózku, ma wylewy 3/4 stopień, mózg to galaretka, zero szans na przeżycie. Dobra, pogadajcie sobie. Po prostu widziałam światło, nadzieję, wyobrażałam sobie, że się bawią z Gabrielem na zielonej trawie u nas przed domem w ogrodzie i to mnie trzymało przy życiu. I to jest tak jak déjà vu. Wiesz, później ten obraz się rzeczywiście objawił. To się stało. Po prostu się nie poddałam. Powiedziałam, będę ją karmić. Karmiłam ją 1,5 roku. Nigdy nie ssała oczywiście. Więc reżim był absolutnie. Najistotniejsze było, że poza brzuchem mogłam jej dać to, co mogę jej dać najważniejsze. Czyli moje przeciwciała, już jak nawet jej we mnie nie ma. I
trójka twoich dzieci. Żeby wybaczyć sobie to, że niestety nie donosiłam tej ciąży, prawda? I żeby jakoś przejść do stanu dobrego bycia. Tylko, że wiesz, że nie masz... Nie musisz sobie niczego wybaczać, bo to nie jest twoja wina. Ja wiem, że u mam wcześniaków bardzo często pojawiają się wyrzuty sumienia lub takie myślenie, że co mogłam zrobić inaczej, albo co zrobiłam źle, czy wpłynęłam na to, ale z to medycznego... To jest na poziomie podświadomości, wybacz, że ci przerywam, ale wygląda to dokładnie w ten sam sposób, że no mam starsze dziecko, które jest 10 miesięcy bez 3 dni, które nie chodzi i trzeba się nim zająć, tak? I jestem w ciąży z nią, a ona się zaraz rodzi. I oni mi próbują zrobić USG, ja mówię, słuchajcie, zaraz urodzę. Albo tu na USG, albo za 2 minuty na sali, bo nie mogli jej znaleźć, no wiadomo. Ale tak naprawdę... Taka była mała, 33 centymetry długości. Czyli trójka, cała trójka, można powiedzieć, że cała trójka była byli wcześniakami, dlatego że mówiłaś, że twój środkowy syn ten jeden Gabriel. Dzień przekroczył tę magiczną granicę. Tak. No dobrze, ja chciałabym tutaj podkreślić jedną ważną rzecz. Wiadomo, że... Takie pozytywne, bajkowe historie są bardziej wdzięczne do słuchania, ale życie weryfikuje i bardzo ci dziękuję, że chcesz o tym opowiedzieć, bo no nie chcemy straszyć przyszłych rodziców, nie chcemy martwić rodziców wcześniaków, ale z drugiej strony każda historia toczy się zupełnie inaczej i może zakończyć się inaczej. U ciebie wyglądało to tak, że niestety pierwszy wcześniak... nie wygrał tej walki o swoje życie. Nie wiem, na ile chciałabyś opowiedzieć, jak wyglądało te 35 godzin. Nie chciałabym też wywoływać przykrych wspomnień. Możemy oczywiście porozmawiać o Julce, bo pozwolę sobie stwierdzić, że ta historia skończyła się dobrze. Po prostu, gdy pochowałam syna, zrobiłam to w takim miejscu, że stwierdziłam myślowo, że absolutnie już nie ma na cmentarzu miejsca na żadne moje dziecko. Koniec, kropka. To postanowiłaś. Tak i już. Ja tam odbyłam swoją wewnętrzną, że tak powiem, rehabilitację, medytację myślową, etc., modlitwę, tak? I to był temat po prostu myślowo do zamknięcia i już wiedziałam, że tylko nie mogę do siebie dopuścić negatywnych myśli, jak byłam w tej samej sytuacji, a nawet o 100% gorszej, ponieważ masa urodzeniowa była połowę mniejsza. I znalazłam w sobie nadzieję, czego życzę naprawdę wszystkim rodzicom wcześniaków, to jest kluczowa sprawa, żeby się nie poddać, żeby stworzyć sobie wizję przyszłości i później ją zobaczyć i jej doświadczyć. I to jest cud życia. I to jest najistotniejsze, żeby to po prostu w sobie, tą nadzieję mieć, posiadać, nie poddać się wpływowi i negatywnym ocenom z zewnątrz. Widzę, że masz siłę w sobie i bardzo ci tego gratuluję. Ja nie chcę pomijać Gabriela, bo... bo chłopak nie powinien być pominięty, ale... Dziękuję ci bardzo. Ale chciałabym się też skupić na Julii, dlatego że... 660 gramów, z jednej strony imponująco, z drugiej strony przerażająco. Porozmawiajmy o tym, jak wyglądała sytuacja w szpitalu już po porodzie, jak długo byłyście w szpitalu, czy Julka była w inkubatorze, jakie powikłania wcześniacze? Tak, jak trafiła, prawda, do inkubatora, no to po prostu główka tej wielkości tu i tu zwisały takie dwie małe nóżki. 33 centymetry. No ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. Taki mały szczeniak, tylko człowiek. Ojej. Przepraszam za porównanie. Ale to wygląda mniej więcej w ten sposób, że się takie coś maleńkie i do inkubatora. Rozumiem, że po tylu latach mamy już do tego dystans. No tak, bo inaczej można zwariować, tak, prawda? Umartwiając absolutnie się. Trzeba się skoncentrować na czymkolwiek, prawda, innym też, żeby nie. No i zadbać o to, co można zrobić tu i teraz. To jest najważniejsze. No dobrze, więc takie maleństwo wylądowało w inkubatorze. Tak, no respirator, prawda, zaczęli karmić. Musiałam zacząć pracować nad pokarmem. Bardzo szybko zeszło z respiratora. 2 tygodnie zeszło z respiratora, później już była tylko na podtrzymaniu tlenowym tutaj. No i dużo jej dały właśnie ten pokarm mój, przyswajała. Wpierw zaczęła spadać na wadze, co było bardzo dobrym objawem, bo spadła do 590 gram. A później zaczęła odrabiać. Ja bardzo tego pilnowałam, żeby być co chwilę w szpitalu, ale nie byłam w stanie być z nią w szpitalu. Miałam syna w domu. Dokładnie. Musiałam jak najszybciej wyjść, wręcz na własne żądanie wyszłam następnego dnia, żeby nie pozostać w negatywnych jakichś wspomnieniach,
przeżycia z Szymonem. Więc po prostu to było konieczne, żebym ja się zajęłam synem. Jedyne co do mnie należało, to prawda, dbać o pokarm i laktację, czyli robić ten proces, prawda, odciągania mleka, chowania i dowożenia jej świeżutkiego, żeby zawsze miała świeże. No i dzwoniłam codziennie do szpitala, rano, wieczorem, w dzień się zajmowałam dzieckiem, pokarmem, później, prawda, odwiedzałam ją, jak już można było wreszcie kangurować. Po miesiącu to było najpiękniejsze, po prostu, że mogłam, albo pomagałam ją podnieść, wymieniły to gniazdko panie pielęgniarki. No był taki jeden trudny moment, jak już miała półtora miesiąca, ważyła 1500 gram, sepsę dostała. I miałam telefon po prostu do domu o godzinie 12, proszę przyjrzeć ze szpitala, jak do 13 córka nie zrobi siusiu, to proszę się z nią żegnać. Ja mówię, okej, dobra, już nic nie mówię, tylko jadę. No i to był ten najgorszy moment i pamiętam, że nawet nie wiem jak, ale po prostu wiedziałam, że ona musi zrobić to siusi i koniec. Strasznie mi się podoba twoje podejście. Rozmawiamy o trudnych sprawach. Bardzo. I ja nie chcę, żeby nasze uśmiechy wskazywały na to, że nie podchodzimy do tego poważnie. Nie, absolutnie. Ale z drugiej strony celem tego programu jest pokazanie rodzicom, którym może akurat się urodził wcześniak, tak, jak to może wyglądać. No i pokazujemy takie bardzo szczęśliwe historie, pokazujemy mniej szczęśliwe, ale też pokazujemy od strony, jak rodzic powinien się tym zająć, jak powinien się zająć sobą i jak pomagać dziecku. I widzę w tobie, powtarzam to po raz trzeci, siłę. Nie mamy wyjścia dla samych siebie i dla naszych dzieci. Po prostu to jest naszą nadrzędną rolą, żeby też myślowo dać samemu sobie oddech, żeby móc mieć siłę do tego, z czym się zmierzymy, tak? Bo nie wiemy, jak się wchłoną wylewy, nie wiemy, co przyniesie rehabilitacja, nie wiemy, jak dziecko będzie widzieć, jaki będzie progres wzrostu oczu i pogorszenia się wady po retinopatii wcześniaczej i jakie będą powikłania po, prawda, dysplazji skrzylowo-płucnej. No to są wszystko medyczne terminy, w które ja się nie będę z pozycji architekta zagłębiać, a trochę tam czytałam. No dobrze, ale ona zrobiła to siusiu. Tak, zrobiła i ja po prostu, no fajnie, super, to teraz można już jechać do domu. Natomiast wiedziałam, że duchowo gdzieś ją zostawiam, prawda, ze światłem, z Szymonem, nie wiem, to jest nie z tego świata, tego się nie da opisać i tyle. No dobrze, i co dalej, jak wyszłyśmy z tego inkubatora? Już później rzeczywiście rosła, była bez tlenu, bardzo fajnie sobie dawała radę. W domku była, jak ważyła 1950 gram, więc po co wanienka, pod kranem, bach, bach, pupcia umyta, córcia. To było bezobsługowe dziecko, absolutnie jej cudowne. Najpiękniejsze było, jak Gabryś już chodził, bo się nauczył chodzić. Młoda już miała chyba ze 3 czy 4 miesiące i on taki cudowny brat, bo siostrzyce trzeba pianinko podłożyć i on to pianinko na tą główkę uczyła się trzymać i bach w to pianinko. I taki ten dźwięk. Starsze rodzeństwo. I tak sobie czoło obiła biedna. Ojej, ale będą przynajmniej wspomnienia. Tak. Powiedz mi, jak wyglądały te powikłania? Retinopatia, to jest już coś, o czym wspomniałaś. Dbałyśmy rzeczywiście o wzrok. Nigdy się nie poddałam i zawsze była u najlepszych lekarzy. Wymienialiśmy te okulary bardzo często. Nie miała problemów w ogóle żołądkowych. Mówiłaś o wylewach. Mówiłaś to w kategorii, że czytałaś o tym, że to może być konsekwencją? Nie, to była diagnostyka taka była, tak. Poziom wylewów miała 3/4 mózgu ponad zalane, ciemny obraz, zaciemniony, nie wiadomo było, prawda, w którym kierunku to się potoczy. No i jak obrazowo, tak jak lekarze stwierdzali, nie widać zaciemnień później już, jak się jej wchłaniały, natomiast po prostu cały czas miałam też nadzieję, że jej się na tyle wchłonie. Zwyczajnie nie wierzyłam w to, co do mnie mówią, że będzie z nią źle. Wręcz, no naprawdę, to, co słyszałam, było tragiczne. Raz to powtórzyłam, nie chcę powtarzać tego jeszcze raz. Rozumiem, ale dobrze, to w takim razie retinopatia, poradziłyście sobie z tym? Tak, miała chodzić do szkoły dla dzieci specjalnie, prawda, tam gorzej widzących i tak dalej. Nie poszłyśmy na łatwiznę. Mówię, albo się będziesz zmierzać, mówię, to jest wyzwanie dla ciebie, nie poddawaj się, trudno, musisz sobie dać radę i ja sobie dam radę i ty sobie dasz radę i wszystkie sobie damy radę. Jak wyglądała rehabilitacja? Bo wspominałaś mi, że były też problemy ruchowe. Tak, były ruchowe. Oczywiście późno zaczęła chodzić, bo zaczęła chodzić po półtora roku urodzenia. Jak miała rok czasu, to ledwo siedziała. Naturalna sprawa w takim czasie.
No więc wyglądała na dużo młodsze dziecko niż nim byłam w rzeczywistości, prawda, urodzeniowo, ale wzrost dalej później w wieku 2-3 lat robiła postęp, prawda, i rehabilitacja to wpierw intensywnie, bo rzeczywiście ćwiczyłam z nią w domu cały czas na podstawie tego, co się nauczyłam w Centrum Zdrowia Dziecka, jak ćwiczyłyśmy na turnusach rehabilitacyjnych. Oprócz tego było też dołączone dużo basenu i świetnie sobie tutaj dawała radę. Ta odwaga do wody jest do dzisiaj, także bardzo pozytywnie. Na szczęście nie skończyło się to taką stałą rehabilitacją, że nie. Musicie uczęszczać na zajęcia, na terapię 2-3 razy w tygodniu. Wychodzimy z tego, no jest jeszcze ta niepełnosprawność, prawda, ze względu na skoagulowany obszar, prawda, laseroterapią, która była konieczna, żeby zachować ostrość widzenia w środkowym polu i w najszerszych granicach, jak to jest tylko możliwe. No ale na szczęście już mamy takich specjalistów. Że cuda są możliwe, cuda, to co potrafią zrobić, prawda, i osiągnięcia medyczne i wiedzy, no zresztą gdyby nie lekarze, to tak naprawdę nie mogłabym się cieszyć jej życiem, więc im chylę czoła do dziś. Chcemy pochwalić, który szpital? Brudnowski Szpital. Co ciekawe, nie zabrałam stamtąd Julii, a pierwszy syn też się tam urodził i tam nie dał rady. Także myślowo można zwyciężyć. Proszę być dobrej myśli, to jest naprawdę istota. Nasi widzowie tego nie wiedzą, ale my mamy niespodziankę, więc ja mam teraz plan, żebyśmy zaprosiły Julię do rozmowy. Cieszę się bardzo. Dziękuję. No i dołączyła do nas Julia, o której my cały czas rozmawiamy. Cześć Julia. Dzień dobry. Trochę cię obgadywałyśmy, ale w pozytywnym sensie. No to dobrze. Czyli rozumiem, że nie masz nic przeciwko. Nie, nie mam nic przeciwko. Dobra Julia, ci zadam teraz kilka takich pytań. Na wstępie musimy się dowiedzieć więcej rzeczy o tobie, bo mama opowiadała o tym, jak przebiegała ciąża, jak się urodziłaś, jak to wyglądało. No ty tego nie pamiętasz. Nie pamiętam. No tak, ale teraz jesteśmy tu i teraz i jesteś 14-latką. Tak. Tak jest. Chodzisz do której klasy? Do 8 klasy. Czyli teraz 8 klasa to tak, egzaminy. Tak, egzaminy. Kiedy? W maju. Jak miałam się? Próbne w tym tygodniu. Jak poszło? Myślę, że dobrze, chociaż bardzo mogłam zawalić rozprawkę z polskiego, a matematyka to leży i kwiczy. Ojej, czyli i polski, i matematyka. Tak, chociaż polski to dobrze, bo czytam lektury. Mhm. Rozprawkę umiem pisać, ale się boję, że nie wiem, nie wstawiłam jakiejś ortografii. No tak, ale powiem ci szczerze, że ja z polskiego to miałam bardzo dobre oceny, ale nie ukrywam, moja pani od polskiego, jeśli to będzie oglądać, to mnie zamorduje, natomiast nie czytałam w ogóle lektur. To i tak ty jesteś lepsza, bo czytasz. Ja zaczęłam czytać książki dopiero jak skończyłam szkołę, bo wtedy nikt mi nie kazał, nikt mi nie mówił, co mam czytać, tylko ja mogłam sobie wybrać książkę, ale w szkole... Nie słuchaj mnie i nie bierz przykładu ze mnie. Absolutnie, bo mogę przybić piątkę, Kasi. Tak? Naprawdę? Też nie czytałaś? Nie no, mama, muszę się do czegoś zaraz przyznać. Nie przeczytałam Latarnika, bo mi się nie chciało. O, kochanie. Ale ja ci załatwię, żeby mama nie była zła, skoro sama się przyznała, że nie czytała. Ja ci zazdroszczę, że ty czytasz takie 700 stron. A masz jakąś ulubioną lekturę? No, Balladyna, bo tam jest morderstwo, ja lubię kryminały. Uwielbiam to! Także można mieć retinopatię wcześniaczą, czytać lektury takim maczkiem, także okaz, moja duma i... No i czyli w maju trzymamy za ciebie kciuki. No tak. Muszę trochę wylądować w takiej rzeczywistości, która miała miejsce 2-3 lata temu. Powiedz mi, czy ty pamiętasz jakiekolwiek rehabilitacje z dzieciństwa? To coś nawet nie 2-3 lata temu, tylko 10 lat temu. O, to nie. Ale teraz uczęszczasz na jakieś ćwiczenia? No teraz to nie przez koronawirusa nie uczęszczam. Ale uczęszczam te 2-3 lata temu, bardziej to te 3 lata temu, bo te 2 lata temu to ja nie pamiętałam. Ale to jakie to były ćwiczenia? No na przykład basen, gimnastyka. Basen, gimnastyka i to chyba tyle było. A mama, na co to były ćwiczenia? Z jakim schorzeniem walczyliśmy? Z obniżonym napięciem. Okej. Okay. No akurat w tym kierunku, tak żeby rehabilitować i wzmacniać ciało.
no dobrze, ale my sobie porozmawiałyśmy już o tych wszystkich powikłaniach wcześniaczych i może odejdźmy od tego. Słucham, droga pani, jakie ma pani hobby, co pani lubi robić, jakie ma pani plany na przyszłość? No, moje plany na przyszłość to jest, ja mam bardzo dużo planów na przyszłość. No to pięknie. Raz myślę, że może pójdę na mundurówkę. Do wojska? Tak. Ojej. Słaba babka. Twarda babka. No bo tata, jak byłam ma, to się nauczyłam strzelać z wiatrówki, teraz obecnie chodzę sobie na stronicę i strzelam z karabinu. Kasiu, wyobrażasz sobie kruchego wcześniaka, który miał z wiatrówką chodzić i tak dalej? Z wiatrówką, obecnie to, z wiatrówką jak byłam ma, to strzelam, obecnie też czasami strzelam. Proszę ale bardzo. Ale w się w puszki, w nikogo na razie. Nie. No nie, no, no nie, i nie strzelaj. Ale oprócz wojska coś jeszcze? No nie. No nie, weterynaria bo... może jeszcze. O, a konie? Konie, w sumie kawaleria też jest. O, i to można połączyć dwie sprawy. Tak. Pięknie. No jak było minus ile? 5 na oklep teraz? Tak. Na jednym jeździłaś? Jeździsz konno? Tak. Ojeju, ja się strasznie jeszcze boję. Jeszcze też konie. Tak? W sensie szczotkuję, kopyta robię. A to jest chyba taki zestaw, jeśli się jeździ konno, to też powinno się dbać o zwierzę, prawda? Tak, jak tak, to tak wygląda? Ja się strasznie boję koni, bo one są dla mnie, to są za duże zwierzęta, jakby mam straszny respekt do nich. Psów się nie boję, kotów. Ja się wyobraź sobie, że mój wcześniak jest odważniejszy od własnej matki, która kiedyś jak zleciała, to już nie podeszła do konia. Julia zleciała 3 tygodnie temu i proszę, jest w boksie. I ona do kawalerii idzie. Pięknie. No to słuchaj Julia, ja ci bardzo dziękuję, że do nas dołączyłaś. Bardzo gratuluję, że jesteś taką rezolutną i fajną dziewczyną. No, nie wiem, za co mam trzymać kciuki. Za weterynarię, za wojsko, czy za pracę w stadninie. Po prostu za wszystko trzymam kciuki. Za wszystko, co sobie wymarzysz. Ja również dziękuję, że trzymam kciuki. Super. Dzięki wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Również dziękuję.